Witam, dzisiaj przedstawię wam 15 ciekawostek o Gaju. Zapraszam. Imię Might Guy jest żartem w celu porównania go z gorącogłowymi bohaterami, których często spotyka się w wielu anime czy filmach. Wygląd oraz maniery Gaja wydają się być oparte na Bruce Lee, posiadają oni nawet nunchako oraz kombinezon. Jego ulubionym jedzeniem jest super ostry ryż curry i curry udon, nie ma natomiast pożywienia, którego by nie lubił. Jego grupa krwi to B i urodził się 1 stycznia. W filmie Naruto Shippuden Zaginiona Wieża miał 141 cm wzrostu, podczas III Światowej Wojny Shinobi już 151 cm wzrostu i miał wtedy 9 lat. Podczas ataku Kyubiego na wioskę 170 cm i miał wtedy 13 lat. Pierwszym Naruto mierzył już 184 cm wzrostu i ważył 76 kg, przy czym miał 26-27 lat, a w Shippudenie za to miał 30-31 lat. Jego hobby jest jakże inaczej trening taijutsu. Gai miał zmieniane imię i nazwisko aż 3-krotnie, choć brzmiało bardzo podobnie. Początkowo w Shonen Jumpach nazywano go Mighty Gai, następnie w większości powieściach nazywano go Maito Gai, a finalnie, gdy ukazały się przewodniki, nazywany był Might Guy. Ukończył akademię w wieku 7 lat, a chuninem został w wieku 11. Ukończył aż 788 oficjalnych misji, 86 rangi D, 270 rangi C, 210 rangi B, 199 rangi A oraz 23 rangi S. W grze Ultimate Ninja Heroes nazywał sam siebie Beautiful Savage of Leaf Village, co można przetłumaczyć jako piękny brutal wioski liścia. Choć to tylko filler, to Gai w 359 odcinku Naruto Shippuden przyznał, że jest agnostykiem. Jako genin należał do drużyny razem z Ebisu oraz Genmą Shiranui pod dowództwem Choze Akimichi. Pomimo, że walczy on głównie przez taijutsu, to może używać kilka jutsu, przykładowo Kchiyoseno jutsu, którym przezywa żółwia. W wywiadzie z 2015 roku Kishimoto przyznał, że Gai początkowo miał pochodzić z innej wioski. Według mnie, jeśli byłby przedstawiony tak dobrze jak teraz, to byłaby to bardzo dobra opcja poszerzenia świata Naruto, bo zdecydowanie za dużo dzieje się w Konoszce, a w innych krajach czy wioskach już nie. Jest naprawdę wytrzymały. Gdy Rock Lee w walce z Garą otworzył początkowe bramy, to już było widać tego konsekwencje. Natomiast Gai potrafił wielokrotnie otworzyć 6 bram bez większych problemów. Potrafi używać dwóch typów natur czakry, błyskawicy oraz ognia. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejną środę o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!